Czołem, z tej strony Red Tu z kanału Kanapowy Komandos. Przyznam się szczerze, że od jakiegoś czasu zastanawiam się, ile razy te słowa padły z moich ust, ile nakręciłem filmów, ile to już lat. I okazało się, że od 13 sierpnia bieżącego roku, czyli 2020, moja działalność na YouTubie to już ponad 3 lata. Nie spodziewałem się nawet, że tak szybko to pyknie i że już w sierpniu tego roku będę obchodził mały jubileusz. Byłem przekonany, że gdzieś tam wrzesień, nie wrzesień, więc planowałem filmik konkursowo-rocznicowy właśnie na ten termin. No ale okazało się, że zamiast się pośpieszyć, to się spóźniłem. Nie będę ukrywał, że te 3 lata minęły jak z bicza czasu. Jak patrzę na pierwszy filmik, który zamieściłem, to stwierdzam, że byłem nie dość, że 3 lata młodszy, to jeszcze sporo chudszy. Ten cholerny koronawirus jednak spowodował, że człowiek się zrobił jakiś taki rozlazły i ciężko teraz wrócić do jakiejś normy i nie wiem jak, może ktoś z Was zna jakiś sposób, oprócz zesłania na Sybir i jedzenia, że odżywiania się tylko korą drzew. No, jest jak jest. Ponieważ te 3 lata działalności kanału zobowiązują do jakichś podsumowań, więc skwituję to tylko krótkim: działam i postaram się działać dalej. Tutaj oczywiście ogromne podziękowania dla reszty kanapowego komanda, czyli dla Kane'a, który był wcześniej, i dla Kobry, który był później. Dzięki nim to wszystko jakoś hula się do przodu. Każdy z nas ma taką jakąś inną tematykę, każdy z nas robi inne filmiki. No, dzięki temu powoduje, że kanał jest różnorodny i myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Ja postanowiłem z okazji tego jubileuszu ogłosić mały konkurs z nagrodami. O konkursie i nagrodach później. Najpierw część reklamowa, czyli lokowanie produktu. Nie martwcie się, nie będzie to nudne lokowanie produktu, jest ono związane właśnie z konkursem, a warto posłuchać szybkiego i krótkiego opisu tego, co mam Wam do zaoferowania, bo to, o czym będę mówił, będzie jedną z nagród. Zapraszam zatem na film i zostańcie do końca. Jest szansa, że uda się Wam coś wygrać, a warunki konkursu nie są trudne. Zapraszam na film. Nie po hotelu, nie dla kariery, to po Jurusza. Komando szczery, dla innych sława, a dla nas sprawa, ludzka akcja sprawa. Bierzmy się zatem za dzisiejszy film. Cóż będzie jego tematem? A no, tematem jego będzie pewna zmiana, która zaszła w moim życiu, jeżeli chodzi o wyposażenie taktyczne. Przez długi czas edycowałem nerkę firmy V-Sport Model Talk. Kojarzycie ją zapewne z jednego z moich filmów, który już tam jakiś czas temu zaczął wisieć na kanale. Link, jak zawsze, za chwileczkę gdzieś tam się Wam pojawi. I nerka służyła mi przez bardzo długi okres czasu i do tej pory służyłaby bez najmniejszych uszkodzeń, bez najmniejszych usterek, bez najmniejszych jakichś tam wad, wszystko działa poprawnie, super, hiper. Gdyby nie to, że człowiek jest takim zwierzęciem, że lubi zmiany, raz na lepsze, raz na gorsze. Mam nadzieję, że tym razem zdecydowanie na lepsze. A dlaczego? Za chwileczkę. Co mnie zaczęło denerwować w noszeniu nerki, to to, że tej akurat nerki, to to, że ma niestety osobny pasek, lub też na szczęście dla wielu z Was, no ale niestety to powoduje, że nosimy na sobie dwa pasy. Druga sprawa, musiałem ją nieco wzbogacić o dodatkowe wyposażenie, czyli kaburę na telefon Baribala i tutaj dwie ładownice na latarkę i na nóż, tak żeby można było szybko dobyć. Te ładownice są w produkcji gliwickiego Cortexu, no ale trochę kłopotliwie się z tym chodzi. Nie będę też ukrywał, że plecak z pasem biodrowym też tutaj nieco przeszkadza, kiedy się go zakłada. Zdarza się, że nie będę ukrywał, że gacie mi się zsuwają przez ten cały majdan. Mimo tego, że nerka nie jest mocno obciążona, noszę tam tylko lekkie rzeczy, bo już się oduczyłem nosić przy sobie dwóch ton wyposażenia. Cóż wobec tego? No, przyszedł czas na zmiany i skorzystałem ze wspomnianej już firmy, znaczy z oferty wspomnianej już firmy Cortex.
I mianowicie, zerknąłem, że za niewielkie pieniądze, tam chyba około 70 zł, można u nich kupić taki drobiazg jak kieszeń cargo czy też nerkę. Jest to nereczka, która nie ma własnego pasa, pas można go kupić osobno. Prezentuje się mniej więcej tak. I doskonale, muszę powiedzieć, zastąpiła mi ten cały pas z tymi wszystkimi ładownicami, ze względu na to, że jak gdyby jest idealnie szyta pode mnie. Ja oczywiście w tym żadnego, znaczy nie maczałem paluszków, także tu mnie nie podejrzewacie o to. Nie podejrzewajcie mnie o to. Ale nie będę ukrywał, że po prostu jest dla mnie idealna. Nie noszę w tej nerce zbyt wielu rzeczy. Tamta tok była też dość pusta, nie była za bardzo obciążona. Ale no tu po prostu rozmiarami i wszystkimi tam funkcjami pasuje mi idealnie. Za chwileczkę pokażę wam, jak wygląda w środku. Na razie jeszcze napawajcie się tym, jak ona wygląda na delikwencie. O. Tu jeszcze dodatkowo nie będę ukrywał, że udało mi się wysępić narzepkę Coltexu, żeby wiadomo była czyja nereczka. A na popy komandos oczywiście na drugiej części rzepa jest. Zapraszam teraz do prezentacji z bliska samej nerki. Zakupiona nerka trafia do nas w takiej gustownej folietce. Mamy tutaj metkę oczywiście z napisem, że jest to produkt polski i to bardzo mocno podkreślane, bo podwójnie. Tam w środku jest metka producenta, czyli że Coltex, również produkt polski. Ja do swojej nerki, no nie będę ukrywał, że wyżebrałem taką gustowną narzepkę Coltexu. Muszę powiedzieć, że fajnie komponuje się z samą nerką, a że jestem gadżeciarzem, także taka narzepka zawsze mi się przyda do przyczepienia na nerce. Nie jest to moja pierwsza narzepka Coltexu, mam jeszcze dwie, jedną czarną, jedną taką kojotową, a do każdego produktu staram się zawsze iść i tak czułogę na rzepkę, czułogę na rzepkę. No i jeżeli jestem akurat w dobrym momencie, to zawsze tam jakaś narzepka do kolekcji się trafi. Dobrze, jak widzieliście, tak przychodzi do nas nerka. Na pasku, jak prezentuje się, to widzieliście przed chwilą. A teraz tak prezentuje się z przodu, tak prezentuje się z tyłu. Nerka, jako że nosi nazwę Cargo City, czyli miejska, nie jest stylizowana, czy też nie jest aż tak potwornie taktyczna. Nie ma tutaj żadnych pasków MOL, nie ma tutaj żadnych systemów troszczenia nerki do nerki. Jedni będą psioczyć, inni będą się cieszyć. Ja powoli zaczynam leczyć się już z manii Pulse MOL, z tego względu, że paski mają to do siebie, że mimo tego, że są skonstruowane, żeby tam trzymać, nie trzymać, to jednak okazuje się, że przelotka, znaczy odległość pomiędzy komórkami, czyli tam 2,5 cm z groszami, czyli 1 cal, jest za mała na pas 4-centymetrowy, znaczy za duża na pas 2-centymetrowy, za mała na pas 4-centymetrowy. Z kolei dwie komórki na pas 4-centymetrowy powodują, że to wszystko lata. Dlatego uważam, że tutaj dość modnym rozwiązaniem było zastosowanie po prostu zwykłego takiego rękawa, czy takiej długiej śrubki na pasek. Pasek 4 cm z klamrą chińską podróbą kobry przechodzi spokojnie, także nie ma problemu z przełożeniem jej z lewej lub prawej strony. No wiadomo, jeżeli chodzi o pas 5-centymetrowy, tutaj może być już kłopot, nie polecam. Nerka nie ma samego pasa nośnego, można sobie taki pas dokupić. Jeżeli pamiętam, koszt nerki to jest 69 zł, pas koło 39, czyli za 100 zł możemy sobie kupić komplet, ale wydaje mi się, że w moim wypadku pas będzie zupełnie niepotrzebny, bo fajnie nosi się go właśnie na istniejącej chińskiej podróbce pasa kobry. Jeżeli chodzi o przód, to kieszonka prezentuje się w ten sposób. Nie mamy tutaj absolutnie żadnej finezji, co ja sobie cenię. Prostota przede wszystkim, a nie tam jakieś ozdobniki, pierdółki w terenie, takie rzeczy się nie sprawdzają. Mamy tutaj duży pasek rzepowy na rzepki. Tutaj kobra pewnie by się bardzo cieszył, bo on uwielbia na rzepki we wszelakiej postaci. Mamy tutaj też przednią kieszonkę, o której za chwileczkę wspomnę, i tu raczej zdecydowanie w samych superlatywach, bo ta kieszeń jest dla mnie po prostu idealna. Ten, kto wymyślił rozwiązanie tej kieszonki, po prostu nie wiem, czy się wzorował na czymś, czy ten, ale jest to naprawdę świetne. Jeżeli chodzi o samo wnętrze kieszeni, jest ona dość estetyczna. Co to znaczy? To znaczy, że w środku nie mamy tutaj żadnych dodatkowych kieszonek
siatki, nie mamy tutaj dodatkowych jakichś tam specjałów. Jest to po prostu, o przepraszam, jest to po prostu najzwyklejsza kieszeń w tej postaci. Na jednej stronie nie mamy absolutnie nic, a na drugiej stronie mamy gumowy organizer, który w moim przypadku jest po prostu też jak gdyby użyty specjalnie pod moje zamówienie i idealny. A dlaczego? Ano dlatego, że ja sobie tutaj do tej przegródki, która jest jak gdyby stworzona no po prostu pod mój portfel, wkładam portfel. Druga przegródka zawiera nóż, trzecia przegródka zawiera latarkę. Ponieważ w tej chwili nie ma dna, więc jak będę trząsnął, na pewno to wyleci, ale trzyma się to dość stabilnie w środku, jeżeli kieszeń jest z powrotem pszenicowana i nie ma problemu z jakimś tam rzucaniem, telepaniem się tych rzeczy. Jeżeli chodzi o wymiary nerki, to za chwileczkę gdzieś tam się wam pokażą u góry. Nerka występuje, jak dobrze pamiętam, w trzech kolorach na tą chwilę. Taka standardowa, kojotowa i oliwkowa oraz wersja niestandardowa, szyta specjalnie pod służby medyczne w kolorach czerwonych, fluorescencyjnych. Ta nerka jest trochę droższa, ale jej zastosowanie też jest inne, nie do lasu, tylko właśnie przeznaczona jest dla medyków. Tam jeszcze do tej kieszeni można dokupić drugą, jak dobrze pamiętam, na rękawiczki. Też na razie jest chyba tylko w wersji fluo, ale będzie niedługo ta mała kieszonka jeszcze w wersji właśnie takiej kojotowej, więc można sobie też spokojnie kolekcję wzbogacić. Wracając jeszcze do tej przedniej kieszeni, która bardzo mnie fascynuje, tu aż po prostu wstanę, żeby wam pokazać. Nie mam co prawda w tym momencie telefonu, więc będę musiał demonstrować to tak jakoś na słowo honoru, ale kieszeń jest na tyle duża, że spokojnie wchodzi mi smartfon o wielkości 6 cali. Zawsze mam problem z wsadzeniem telefonu tutaj do przednich kieszeni w nerkach, bo albo są odrobinę za małe, albo są odrobinę za ciasne, albo wyposażenie w środku jest tak zrobione, że kiedy jest ona, ta kieszeń zamknięta, to nie jestem w stanie tej kieszeni na tyle rozsunąć, żeby wsunąć telefon. A tutaj projektant poszedł po rozum do głowy i stwierdził, że po co ma utrudniać komuś życie i wymyślił taki drobiazg jak zaszewkę lub też skrzelę, jak to niektórzy mówią. Dzięki czemu przy otwieraniu z jednej strony nerka robi się na tyle szeroka, że spokojnie możemy sobie tutaj włożyć telefon, zamknąć zamkiem i nie musimy się martwić o to, że będziemy tutaj mieli jakieś problemy z włożeniem ponownym czy z wyciągnięciem. Robi się tu po prostu większa przestrzeń dla dłoni. Czy to rozwiązanie ma jakiś minus? Całkiem możliwe, że ma, dlatego że tutaj nerka nam się nie zamyka cała, tylko zostaje nam taki dziubek. Przez ten dziubek, co może nalecieć? No brudu, jak się będziemy czołgać, jakąś wodę czy coś. No ale przyznam się szczerze, ja nie planuję specjalnie czołgać się z tą nerką, także dla mnie to rozwiązanie jest idealne, szczególnie, że przypominam, to jest nerka City, czyli raczej do stosowania jej w mieście. Kiedy naładuję ją do pełna swoim szpejem, a nie ma tego dużo, bo tak jak kiedyś wspomniałem, oduczyłem się już nosić tych 20 ton sprzętu na sobie, bo szkoda mi zdrowia, więc nawrzucam tych wszystkich pierdółek tutaj do środka. Jest tam oczywiście jeszcze telefon. Jeszcze pozwolę sobie podnieść lupę. Stary, już jestem ślepy i lupa bardzo często mi się przydaje. Nakleję sobie swoje narzepki. Jedną i drugą. I nawet jeżeli wrzucę telefon, to zwróćcie uwagę, że nerka jest naprawdę bardzo chuda. Co oznacza, że poruszaniu się po mieście nie przeszkadza, jest mniej widoczna pod ubraniem, co też na pewno ma wpływ na to, że złodzieje nie będą tak bardzo zwracali na nas uwagę. No i co? No i tyle, jeżeli chodzi o opis nereczki. Teraz czeka mnie długie, żmudne, znojne i wieloletnie, mam nadzieję, testowanie, chyba że Coltex wymyśli znowu coś innego, co mi się bardziej spodoba, zobaczymy. Nie będę was już więcej zanudzał opisem kieszeni. Myślę, że jedna osoba będzie mogła spokojnie sama przekonać się o jakości i nacieszyć się tą nerką, kieszenią cargo,
miejską, czyli City. Dlaczego? Ano dlatego, że postanowiłem wraz z firmą Coltex, znaczy udało mi się od firmy Coltex jedną taką nerkę pozyskać dla widza na konkurs rocznicowy. Właścicielka zgodziła się zasponsorować jedną taką nerkę, dlatego też nereczka Coltexu wraz z narzepką Coltexu trafi do jednej z wygranych osób. Ja od siebie dokładam jeszcze tutaj narzepkę kanapowego Komandosa oraz taki multitool Stanleya. To będzie nagroda jedna. Drugą nagrodą będzie ni mniej, ni więcej, tylko mój niezawodny przyjaciel Orzeszek. Ponieważ w tej chwili nazbierało mi się już tych noży i tego szpeju na tyle, że mogę spokojnie pozwolić sobie na uszczuplenie kolekcji bez straty dla jej funkcjonalności, dlatego też postanowiłem, że Orzeszek trafi do nowego właściciela. Nóż sprawował się bardzo dobrze. Nie ukrywam, że jest używany, nie jest w żaden sposób zniszczony, więc myślę, że będzie miał jakąś tam swoją wartość. Do niego pochwę, przypominam, uszył niezawodny Kuba Sołowi, także pochwa też powinna służyć jeszcze lata. Tutaj autor noża, czyli Paweł z Knives, znaczy z Orzech Knives, dokłada jeszcze słoiczek smaru do konserwacji noża w czasie, kiedy on nie jest używany. No i ja od siebie jeszcze osobiście kolejną narzepkę kanapowego Komandosa. W konkursie prosiłbym, żeby nie brali uczestnictwa ludzie związani z kanapowym Komandem, czyli członkowie rodziny, bliższej, no dalszej tam ewentualnie można tam jakoś przymknąć oko, ale generalnie, tak jak mówię, nikt z bliskiej rodziny. Prosiłbym, żeby dać szansę po prostu widzom. Trzeba być oczywiście subskrybentem kanału Kanapowy Komandos. No i to właściwie tyle. A co trzeba zrobić? Ano trzeba po prostu wymyśleć jakieś fajne i sympatyczne życzenia dla kanału. Niekoniecznie personalnie dla mnie, czy dla kolegów z Kanapowego Komanda, tylko po prostu dla samego kanału. I co? No i rozstrzygnięcie konkursu postaram się uskutecznić 7 września, bo to akurat będzie już po tym całym cyrku z rozpoczęciem roku szkolnego. I wtedy te dwie nagrody myślę, że rozdamy. Wyłonię zwycięzców osobiście, ale oczywiście postaram się skonsultować z Kobrą i z Kane'em. Niech też dołożą swoje 3 grosze. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie filmu. Zapraszam gorąco do wzięcia udziału. Ruszcie mózgownicami, sypnijcie jakimś takim skrzącym się dowcipem, a nagrody będą Wasze. Dziękuję za obejrzenie i żegna się z Wami w tej chwili Kanapowy Komandos, tradycyjnie marynarskim ahoj. Mam nadzieję, że kolejne 3 lata będziemy się jeszcze widywali na kanale.